Cześć, znajdujemy się w galerii Wejherowskiego Centrum Kultury. Ja się nazywam Marta Papierowska i opowiem Wam o wystawie, która się obecnie tutaj mieści. Wystawa ma tytuł Odblask tajemnicy. Jest to wystawa zbiorowa 12 polskich współczesnych artystów, którzy odpowiedzieli na apel Jana Pawła II, który w 1999 roku pisał o potrzebie powrotu do Biblii jako do źródła inspiracji. Wystawa jest wędrująca, można ją zobaczyć w wielu miejscach w Polsce. Miała być też za granicą, ale z powodu światowej pandemii teraz nic nie wiadomo. W każdym razie jest tutaj w Wejherowie, można ją zobaczyć. Ja nie będę zajmowała się tematyką. Są tutaj zilustrowane różne przypowieści biblijne, pejzaże z elementami sakralnymi, kapliczkami, malarstwo takie bardziej metafizyczne. Ja będę mówiła o poszczególnych artystach i o technikach. Postaramy się pokazać wszystkie prace. Przy niektórych zatrzymam się na dłużej i powiem coś więcej. Wybór jest bardzo subiektywny, więc no dobra, zaczynamy. Większość prac to oleje na płótnie. Tak jak prace autorstwa Daniela Pawłowskiego. Malarstwo bardzo dekoracyjne, ze szczegółowo malowanymi detalami. Następnie Dariusz Kaleta i realistycznie przedstawiona scena biblijna. Następna praca, Krzysztof Izdebski-Krus, Święty Hieronim lub Czaszka Neandertalczyka. Z daleka może mogłoby się wydawać, że to jest olej, ale jest to pastel na papierze. Praca bardzo dopracowana. Pastel użyta gładko, rozmyta. Jedynie tutaj w twarzy, w szczegółach widać pociągnięcia pojedyncze, kredki. A w płótnie już jest taka rozbyta. Tak samo całe tło jest dopracowane i rozjaśnione tu od góry. Co ciekawe, później pokażemy pracę tego samego artysty, ale już w inny sposób potraktowane to medium. Krzysztof Wiśniewski, olej na płótnie, tematyka metafizyczna i zimna paleta barw. Środkowy to Jarosław Kukowski, a później z powrotem Krzysztof Wiśniewski. Tu zatrzymamy się na chwilkę. Dwie prace Marcina Kołpanowicza. Ta po mojej lewej to jest pastel, a ta po mojej prawej to jest olej. Chociaż z daleka mogłoby się wydawać, że są to te same techniki. Ale jednak jak się zbliżymy, to widzimy pociągnięcia delikatne kreską, kreski i fakturę papieru w tym przypadku. Bardzo ładne rozmycie na horyzoncie. Takie zamglenie i przejście do góry na sklepienie katedry już też dopracowane. A przy tym obrazie olej jest użyty laserunkowo. Jest to właśnie taki przykład malarstwa laserunkowego, gdzie farba jest bardzo rozcieńczona w medium i nakłada się ją warstwami. Przez co buduje się ta przestrzeń i przez co warstwy pod spodem są widoczne. Jedynie tu w środku, na dole widać, że jest użyte więcej farby, a tutaj cała ta przestrzeń jest budowana laserunkiem. Jarosław Kukowski, instalacja technika własna, fajne temporium, forma rzeźby. Józef Stolarz, olej i alkaid na płótnie. Alkaid jest to farba wyprodukowana na bazie pigmentu, oleju i żywicy alkaidowej. Jej zaletą jest to, że schnie krócej niż olej, ale dłużej niż akryl, co pozwala artystom na tworzenie właściwie w technice oleju, ale krótko schnącego, bo ona schnie do 24 godzin. Karol Bąk, Święta Monika, olej na płótnie. Marcin Kołpanowicz, pastel.
Wracamy do pana Izdebskiego Krus. Tamta praca z czaszką Neandertalczyka była bardzo dopracowana w każdym szczególe, nawet tło. Tutaj widać, że artysta dopracował sobie twarz, oczy, brwi są bardzo dokładnie narysowane, cienkimi nawet pociągnięciami pasteli. Ale im bardziej się oddalamy od twarzy, tym rysunek jest bardziej swobodny, kreska jest gruba. Tutaj na tym stroju i na tej tiarze tak samo widać, że to są mocne pociągnięcia tą pastelą, a tło już jest zupełnie swobodnie potraktowane. Widać nawet papier, na którym artysta rysował. Jarosław Kukowski, olej na płycie. Wygląda z daleka, jakby to był wydruk, ale jest to jednak olej namalowany ręcznie. Obok Marcin Kołpanowicz, pastel z portretem papieża. Wacław Jagielski na papieskim szlaku, olej na płycie. Olej potraktowany w zupełnie inny sposób niż poprzednicy, bo jest nakładany warstwowo, bardzo grubo, najprawdopodobniej szpachelką lub jakimś innym płaskim narzędziem, płaskim i ostrym, bo tło jest pocięte i w tych cięciach widać warstwę pod spodem, kolor pod spodu wychodzi. Bardzo widać tutaj też te wypukłości wszystkie i wgłębienia, a samo światło jest czystym kolorem nałożony też bardzo grubo. Może ten podkład płyta jest tutaj ważna, bo gdy nakłada się taką grubą farbę na płótno, ono może tego nie wytrzymać, a płyta jest płaska i twarda i przyjmuje wszystko. Karol Bąk, koronka i Memento Mori. Obydwie prace olej na płótnie. Krzysztof Klimek, tempera jajowa na płótnie. Stara technika malarska, wykorzystywana dzisiaj głównie do pisania ikon. I tutaj przy tej technice brak świetlistości i półprzeźroczystość farb jest widoczna. Barbara Kaczmarowska-Hamilton, trzy różne Madonny i wszystko oleje na płótnie. Farba cienko nakładana przy użyciu małej ilości medium. Obraz jest matowy i też widać, często widać płótno prześwitujące przez farbę. Bardzo ciekawa praca. Andrzej Boj-Wojtowicz, 14 ikon Drogi Krzyżowej. Potraktowane w bardzo swobodny sposób. Nietuzinkowy na pewno. Każda praca ma inny format i jest inaczej zakomponowana, a jest to technika własna, tutaj tak artysta napisał, czyli własna, czyli nie wiadomo co, ale na pewno jest tutaj użycie ołówka i farby, przypuszczam, że olejnej, ale głowy nie dam. Praca bardzo interesująca. Na koniec znowu Wacław Jagielski i grubo nakładana farba olejna. Mam nadzieję, że zachęciłam was do obejrzenia wystawy. Można tutaj przyjść w godzinach otwarcia Centrum Kultury i zobaczyć ją na żywo. Zapraszam.